Zarówno Kamil N., jak i Zuzanna M. usłyszeli zarzut zabójstwa kwalifikowanego, a więc tego, za które ustawodawca przewidział surowszą karę, gdzie dolna granica to 12 lat pozbawienia wolności, kara 25 lat pozbawienia wolności lub kara dożywotniego pozbawienia wolności. Zarzut brzmi: Kamilowi N. i Zuzannie M. zarzucono, że w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku w Rakowiskach w powiecie bialskim, działając wspólnie i w porozumieniu z zamiarem bezpośrednim zabójstwa Jerzego N. i Agnieszki N., zadali im po kilkanaście ciosów trzema nożami, powodując rany kłute i cięte w obrębie całego ciała, głowy, szyi, tułowia, kończyn górnych i dolnych, w następstwie czego pokrzywdzeni dostali wstrząsów krwotocznych, a następnie zmarli. Przesłuchani w charakterze podejrzanych, zarówno Kamil N., jak i Zuzanna M. przyznali się do dokonania zarzucanego im czynu. Wyjaśnili przebieg zdarzeń, opisali, jak wyglądała ta zbrodnia. Z uwagi na drastyczność tych opisów i nie widzę potrzeby opisywania, jak te czynności na miejscu zdarzenia wyglądały. Natomiast wydaje się, że można stwierdzić, że była to zbrodnia zaplanowana. Zuzanna M. to 18-latka, jak również Kamil N., 18-latek, oni ukończyli już lat 18, co ma znaczenie dla kwestii ich odpowiedzialności karnej w kontekście możliwości orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności. To uczniowie trzeciej klasy liceów ogólnokształcących w Białej Podlaskiej. To osoby, które ze sobą sympatyzowały, od pewnego czasu tworzyli parę. Wedle ich relacji rodzice Kamila N. nie byli zadowoleni z ich związku. W pewnym momencie w trakcie tych spędzania przez nich wspólnego czasu, w trakcie oglądania filmów przepełnionych, jak sami stwierdzili, przemocą i agresją, stwierdzili, że może tak zabić rodziców Kamila. Początkowo był to żart, ale z czasem uznali, że ten żart może przyjąć formę faktów i zaczęli planować to zabójstwo. Jak wyjaśniła Zuzanna M., zaplanowali je krok po kroku. Na przykład kupili lateksowe rękawiczki. Te rękawiczki między innymi ujawniliśmy na miejscu zbrodni. Plan został zrealizowany z 12 na 13 grudnia 2014 roku. Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej jeszcze dzisiaj skieruje do Miejscowego Sądu Rejonowego w Białej wniosek o tymczasowe aresztowanie wobec obojga podejrzanych na okres 3 miesięcy.